gorzka zdebkę. Sąsiad. Kuba i Buba nie są raczej aniołkami, a mimo wszystko cieszą się sporą sympatią wśród sąsiadów. Choć nie wszystkich. Rzecz jasna. Pan Chmurnicki na przykład szczerze ich nie znosi. Cokolwiek złego wydarzy się w klatce, natychmiast biegnie na skargę do rodziców naszych biednych bliźniaków. Tak było i tym razem. Pańskie dzieci, zasapał gniewnie, ledwo tata Kuby i Buby otworzył drzwi. Wymazały windę flamastrem. Skąd pomysł, że to właśnie moje dzieci? Zapytał spokojnie tata. Bo to do nich pasuje, powiedział pan Chmurnicki. A rano jeszcze tych bazgrołów nie było. Tata Kuby i Buby otworzył usta, żeby coś powiedzieć. Ale pan Chmurnicki nie dał mu dojść do głosu. Poza tym nigdy nie mówią dzień dobry, pokrzykiwał zapalczywie. Dzisiaj w sklepie też mi nie powiedziały. Dzisiaj? Zdziwił się tata. Tak, dzisiaj. Pan Chmurnicki był coraz bardziej zburzony. Poza tym nie poczekały na mnie z windą, gdy wracałem z zakupami. Zobaczyłem tylko ich nogi, jak się wznoszą do góry. A to tak trudno chwilę zaczekać? Pan Chmurnicki spojrzał na tatę z oburzeniem. Tata chrząknął. Ale i to jeszcze nie wszystko. Pan Chmurnicki był wyraźnie w swoim żywiole. Pańskie dzieci nie przestrzegają ciszy nocnej. Cisza nocna zaczyna się o 22, a kończy o 6 rano. A one całą noc hałasowały i tupotały. I waliły czymś w kaloryfer. Ja rozumiem przyjęcie, zabawa, ale nie codziennie. I wypadałoby wcześniej poinformować sąsiadów, prawda? Czy pan wie, że ja połamałem kij od miotły, łomocąc dzisiaj w sufit, żeby uciszyć pańskie dzieci? A, więc dlatego tak pan hałasował, roześmiał się tata. Pan Chmurnicki spurpurowiał z gniewu. No wie pan? Krzyknął. Nie dziwię się, że te bachory są takie, tak źle. Nie dziwię się, że te bachory są tak źle wychowane. Tylko nie bachory. Zdenerwował się tata. Po pierwsze, moje dzieci 2 dni temu wyjechały do babci. Po drugie, nie było tu żadnej imprezy. W nocy wstałem tylko raz, żeby postukać w kaloryfer, bo strasznie pan hałasował. Po trzecie, co może wiedzieć o dobrym wychowaniu człowiek, który trzepie dywany od 6 rano, a zamiast dzień dobry mówi na powitanie: pańskie dzieci wymazały windę flamastrem. I zanim pan Chmurnicki zdołał ochłonąć, tata Kuby i Buby zatrzasnął mu drzwi przed nosem. Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji. Maria Dąbrowska. Innowacja pedagogiczna. Późnia literatury, czyli Poczytaj mi, nauczycielu. Szkoła podstawowa Wincentego Witosa w Woli Batorskiej. Dzisiaj czytał dla was Maciej Kowaniec. Tytuł Sąsiedzi. Autor Grzegorz Kazdepkę. Fragment książki pod tytułem Bon Czyton, czyli Savoir Vivre, Grzegorza Kazdepkę. Wydawnictwo Literatura.
Koordynacja innowacji Maciej Kowalec, mistrz spotkania Justyna Bielec, mistrzyni słowa ksiądz Piotr Róg, mistrz młotka. Dekoracja Magdalena Kosińska, mistrzyni obrazu. Dziękujemy za obejrzenie 10. odcinka 2. edycji Kuźni Literatury.